Cześć, witam Was wszystkich na kanale Technowinki i zapraszam jak co tydzień do przeglądu wydarzeń ze świata technologicznego z ubiegłego tygodnia. I na wstępie od razu przepraszam za to, że w ubiegłym tygodniu takiego podsumowania newsów nie było, jednakże po prostu zwyczajnie brakło mi czasu. Ale nie przedłużam już dzisiaj więcej i zapraszam do całego przeglądu wydarzeń. A więc rozpocznijmy przegląd wydarzeń. Zacznijmy od prezentacji AMD, którą to szerzej omawiałem w materiale, którym podlinkuję Wam w karcie tutaj na górze. W materiale tym opowiadałem o tym m.in. jaka jest wydajność nowych procesorów AMD, oczywiście według AMD, kiedy będą dostępne właśnie nowe procesory, kiedy będzie premiera sklepowa, o zmianach w architekturze i innych tego typu rzeczach. W skrócie mówiąc na temat tej prezentacji, wygląda na to, że procesory AMD bardzo mocno zyskały na wydajności jednowątkowej, czyli bardzo mocno wzrosło tak zwane IPC, czyli instrukcje na dany cykl, co właśnie spowodowało wzrost wydajności jednowątkowej, jednorodzeniowej, co z kolei zaowocuje najprawdopodobniej dużym wzrostem wydajności w grach. To na tym polu akurat AMD bardzo mocno odbiegało jeszcze od Intela. O ile wiadomo, że w zastosowaniach półprofesjonalnych AMD bardzo odbiegało naprzód przed Intelem, tak w zastosowaniach właśnie gamingowych to Intel był bardzo mocno przed AMD. W tym momencie prawdopodobnie może się to zmienić. Dostaliśmy również tam informację, że w różnych grach wydajność nowej jednostki AMD może być od 1 do powiedzmy 20% wydajniejsza. Oczywiście mówimy tutaj o AMD 5900X w stosunku do Intela 10900K. Że może być wydajniejsza od 1 do 20% około. W niektórych tytułach będzie ich wydajność mniejsza, ale generalnie jest troszkę ponad poziom Intela 10900K. Niestety, tak jak zawsze powtarzam, nie napalajmy się za wcześnie, musimy poczekać na dokładnie to, co nam powiedzą właśnie niezależni testerzy, którzy zazwyczaj będą testowali te procesory w warunkach nie studyjnych, nie laboratoryjnych, tylko zwykłych, użytkowych. AMD oczywiście na tej prezentacji pokazało nam również nową kartę graficzną, taki teaser, taki mały, krótki zwiastun tego, czego możemy spodziewać się po architekturze tak zwanej Big Navi. Pokazało nam wydajność w trzech grach. Jest to Borderlands 3, wydajności w 4K, prawdopodobnie na najwyższych detalach z tego, co AMD właśnie nas informowało. I osiągnął on 61 klatek. 81 klatek osiągnęła ta karta graficzna w Call of Duty Modern Warfare, a w Gearsach 5 osiągnęła 73 klatki na sekundę. Jeżeli się to potwierdzi, to wygląda to, że wydajność może być pomiędzy GeForce'em 3070 a 3080 lub bardzo zbliżona do 3080. Jednakże jest mała ciekawostka w tym wszystkim, ponieważ być może AMD próbuje grzać atmosferę przed premierą, która odbędzie się 28 listopada nowych kart graficznych, ale jeden z guru AMD w wywiadzie powiedział takie słowa. Kto powiedział, że jest to najwydajniejsza karta graficzna, jaką zaprezentuje AMD? Myślę, że oni zaprezentowali tą kartę graficzną najmocniejszą, ale próbują tak właśnie grzać atmosferę. A może faktycznie mają jakiegoś asa w rękawie, którym zaszachują całą scenę gamingową właśnie nowymi kartami. Wszystko się okaże, wszystko zobaczymy. Już wszystko się okaże 28 listopada, więc pozostało nam około 18 dni do tej premiery, tak więc nie jest długi czas oczekiwania. I chyba mi się zdaje, że też warto się wstrzymać z zakupem w tej chwili kart graficznych, ponieważ jeżeli faktycznie będzie spory wzrost wydajności, to może się okazać, że właśnie konkurencja od AMD będzie bardzo ciekawą alternatywą dla kart graficznych od Nvidia. Jeszcze pozostając na chwilę w tematach AMD, to AMD chce wykupić firmę Xilinx za kwotę 30 miliardów dolarów. A firma Xilinx produkuje moduły, które mogą pozwolić AMD na bardziej elastyczną produkcję procesorów CPU czy rdzeni GPU. Więcej informacji będziecie mieli w linku w opisie. Kolejna rzecz, która bardzo nas grzeje ostatnimi czasami, już nie tylko premiera procesorów AMD, ale również konsole nowej generacji. Sony poinformowało nas, które gry z PlayStation 4 nie będą kompatybilne z konsolą PlayStation 5. Jest to raptem kilka tytułów, link do materiału
też Wam podstawię właśnie w opisie tego filmu, tak abyście mogli sobie przeczytać, że są tytuły, które wygracie. Jest to bodajże 8 czy 10 tytułów, które nie znajdą się na liście kompatybilności właśnie w konsoli PlayStation 5. Generalnie są to tytuły raczej takie bardziej niszowe niż jakieś tam znane tytuły, tak więc myślę, że wiele osób się tym tytułem nie zmartwi. Dodatkowo firma Sony poinformowała nas, jak będzie wyglądała właśnie ogólnie wsteczna kompatybilność nowych konsol. Że informacje są generalnie bardzo dobre, bo prawdopodobnie jeżeli kupimy droższą wersję z napędem, jedyne czego potrzebujemy, aby zagrać na konsoli PlayStation 5, będzie to włożenie płyty do napędu i zainstalowanie gry. Jeżeli mamy jakieś tytuły kupione tylko w wersji digital, będziemy je mogli zwyczajnie pobrać ze sklepu Sony, ze sklepu PlayStation Store. Tak więc jeśli pod tym względem chodzi, dużo osób się martwiło, jak będzie wyglądała wsteczna kompatybilność, teraz już mamy taką informację. Szef PlayStation święcie przekonany, iż ich platforma PlayStation 5 sprzeda się znacznie lepiej niż PlayStation 4. Generalnie nie chodzi tutaj o całość sprzedaży, o cały okres, ale o pierwsze kilka miesięcy. Dokładnie rozchodzi się o okres do 31 marca 2021 roku. I o ile PlayStation 4 w tym samym okresie, czyli od listopada do marca 2014 roku, sprzedało się w liczbie 7,5 miliona egzemplarzy, o tyle szef PlayStation twierdzi, że właśnie PlayStation 5 powinno sprzedać się lepiej. My teraz w tej chwili narzekamy bardzo mocno na dostępność nowej konsoli, o tym, że preordery tak szybko się rozeszły i tak dalej. Jednakże zwróćmy uwagę też na to, że podczas premiery PlayStation 4 ta dostępność była chyba jeszcze gorsza niż mamy to tym razem. Ponieważ pamiętajmy o tym, że w tym momencie europejska premiera sklepowa tych konsol odbywa się raptem 7 dni po premierze w Stanach. Przy konsoli PlayStation 4 było to dni 10, a dodatkowo konsola Sony na rynku japońskim pojawiła się jeszcze później, więc stąd wygląda na to, że ta dostępność tych PlayStation 4 na premierę była jeszcze gorsza niż mamy w tej chwili dostępność PlayStation 5. I mimo tego, że były właśnie takie spekulacje, albo to procesory się psują, albo to coś tam, to wygląda na to, że być może wcale nie jest tak źle z tą dostępnością. Nie wiem, z jakiegoś powodu po prostu sami użytkownicy biją pianę, że PlayStation 5 jest słaba dostępność. Owszem, słyszałem o problemach z preorderami i tak dalej, ale czy to jest wina tylko i wyłącznie Sony, czy też wina jest sklepów, które to nie sprawdziły informacji, jakie im Sony podało o tym, ile będą miały konsoli na premierę do sprzedaży, to już jest też inna kwestia. Prawda jest taka, że jednak powinna te preordery wyglądać dużo lepiej, dużo płynniej, dużo sprawniej, a Sony troszeczkę zawiodło na tym polu, powinno to wyglądać lepiej, ponieważ wiedzieli, z czym się mogą liczyć, wiedzieli, jakie mogą mieć problemy, więc powinni być na to już przygotowani. Dobrze, przejdźmy teraz do ciekawostki. Western Digital pokazuje nam nowy dysk twardy na protokole NVMe PCI Express 4 generacji i jest to dysk, który będzie miał możliwość odczytu 7000 MB na sekundę, prędkość zapisu 5300 MB na sekundę i tu jest ciekawostka, będzie on kompatybilny z konsolą PlayStation 5. To jest dobra nowina, ponieważ tak jak informowałem o tym, gdy była konsola PlayStation 5 rozbierana, wyraziłem nadzieję, że będzie można instalować tam dyski innych producentów, a nie tylko od Sony. I wygląda na to, że tak to się właśnie stanie. Na rynku ogólnym będą prawdopodobnie tańsze niż te dyski od Microsoftu. Zapewne wszyscy pamiętamy, jakie miało problem PlayStation 4 z właśnie przegrzewaniem się, a dokładnie z głośną pracą układu chłodzenia. Okazuje się, że jest możliwość taka, że w tym razem nie Sony będzie miało podobny problem, a właśnie Microsoft, które raczej słyną z wysokiej kultury pracy. W sieci pojawiło się wiele spekulacji, wiele informacji od osób, które twierdzą, że konsola Xbox Series X jest bardzo ciepła. I ilości ciepła, które wyrzuca w powietrze z układu chłodzenia, niektórzy pokusili się o porównanie, że konsola Xbox Series X mogłaby pracować za kominek w domu, ogrzewając nasze pomieszczenia. No jest to dość ciekawa sprawa i dość niepokojąca zarazem, że szefostwo Microsoftu zaprzeczyło takim doniesieniom, twierdząc, że nic takiego nie ma miejsca, a konsola Xbox Series X nie emituje więcej ciepła, aniżeli emitowała to konsola
Xbox One X. Poznaliśmy również listę gier, które będą dostępne w 120 klatkach, działając właśnie na konsoli Xbox Series X. Link do tej listy, link do artykułu, w którym znajduje się ta lista, zamieszczę Wam w opisie, ale między innymi będzie to Call of Duty Black Ops Cold War, Devil May Cry 5, Dirt 5 oraz Gearsy 5. Więcej będzie w linku w opisie, jakbyście chcieli sobie sprawdzić po prostu tą listę gier, które będą dostępne w 120 klatkach na konsoli Microsoftu. Dwa dni temu robiłem materiał o tym, jak to PlayStation 5 wygląda od środka i też zachęcam Was do tego, aby zobaczyć. I w takim skrócie, takim telegraficznym skrócie, co mówiłem w tym materiale, to pokazałem właśnie cały filmik z tego, jak wygląda konsola PlayStation 5 od środka, którą udostępniło Sony, i sam omawiam cały ten temat. Link Wam tutaj zostawię na karcie w górze. Ale w takim telegraficznym skrócie, chłodzenie wygląda na dość masywne. Sony do połączenia rdzenia procesora z układem chłodzenia nie użyło pasty termoprzewodzącej, a użyło ciekłego metalu, co moim zdaniem jest na duży plus. Dodatkowo chłodzenie ogólnie jest dość mocno rozbudowane, jest dość spore, jest sporo heatpipe'ów, jest sporo odpromienników, także wygląda na to, że będzie dość może dobre chłodzenie tym razem tej konsoli. Ponadto konsola wygląda na bardzo łatwą w demontażu w porównaniu do PlayStation 4. Ścianki boczne, te panele boczne, które są tak kontrowersyjne ze względu na te rogi, które upodabniają tą konsolę do routera, będą prawdopodobnie wymienialne, ponieważ są bardzo łatwo demontowalne dla każdego użytkownika. Jeżeli Sony nie wypuści innych paneli, to podejrzewam, że jakieś firmy trzecie to zrobią za Sony. Przejdźmy teraz do tematów nieco innych, odejdźmy troszeczkę od PC i od konsol. I zobaczmy, co ciekawego na rynku smartfonowym. O, w tym ostatnim tygodniu nie działo, przynajmniej nie rzuciło mi się w oczy zbyt wiele ciekawych tematów. Jedną z takich ciekawszych informacji może być to, że zbliża się nam premiera Samsunga Galaxy A42 w wersji 5G, który wygląda na to, że będzie dość ciekawym urządzeniem, ponieważ będzie zawierał dość wydajny procesor Snapdragon 750 właśnie z modułem 5G. Dodatkowo będą 4, 6 lub 8 GB pamięci RAM. Dodatkowo nadane będzie mieć 128 GB, możliwość rozbudowy o karty microSD. Wyświetlacz, jaki będziemy mieli, to 6,6 cala matryca OLEDowa. Jednakże jedynym minusem tego smartfonu jest właśnie rozdzielczość tego ekranu oraz częstotliwość odświeżania, ponieważ rozdzielczość to jest jedynie HD+, a częstotliwość odświeżania wynosi 60 Hz. Ponadto przecieki mówią, że smartfon będzie kosztował 359 euro, czyli w Polsce może to się przełożyć na ceny między 1499 a 1599 zł. Cena myślę, że nie jest wcale zła, ale gdyby ta matryca właśnie była co najmniej 90-hercowa i być może Full HD, to byłoby na pewno lepiej i ta cena wtedy by była bardzo dobra za to urządzenie. Doszły nas również słuchy o tym, że nowa generacja Samsungów Galaxy S będzie tańsza od poprzednika. Niejaki Not DJ Koch twierdzi, że kolejne generacje właśnie Samsungów serii S będą tańsze o około $100 od ich poprzedników. Inny leakster podał nam informację, że nowe Samsungi Galaxy serii S mogą mieć plastikowe plecki. I właśnie ze względu na to też mogą one potanieć o te $100, ponieważ jakby nie patrzeć, plastik jest tańszy od szkła. Firma ARM, produkująca właśnie moduły do procesorów mobilnych, przesiada się kompletnie na moduły 64-bitowe. Do tej pory było to taki miks 64 i 32 bitów, ale w tym momencie firma ma porzucić kompletnie wsparcie dla 32 bitów, co z kolei może się przełożyć na zwiększenie właśnie wydajności 64-bitowych procesorów o około 30%. Intel. Oczywiście w dniu premiery procesorów od AMD Intel również musiał powiedzieć parę swoich groszy. Poinformował nas o tym, że warto jest czekać na nową generację procesorów od Intela. Ich premiera będzie w marcu 2021 roku, czyli za około 5 miesięcy zobaczymy procesory Intela. Podali tą taką informację chyba tylko po to, aby troszeczkę ostudzić entuzjazm ludzi, którzy będą chcieli kupić procesory od AMD. Myślałem, że świat zwariował, ale widzę, że poziom szaleństwa sięga dalej. Razer wprowadza na rynek gamingową kartę Visa Prepaid. Żeby tego było mało, bo to wszystko jest w porządku, ta karta ma mieć podświetlenie RGB. Link do artykułu w opisie. Ja
po prostu mnie to załamało i nie mam nawet siły na ten temat dużo mówić. Według informacji, które podaje nam szefostwo NVIDIA, problemy z dostępnością kart graficznych RTX 3080 i 3090 mogą potrwać nawet do końca roku. Ze względu na to, że zbliża się nam obecnie okres bardzo taki burzliwy, jeśli chodzi o sprzęty PC, czyli okres świąteczny, to cały czas dostępność tych kart graficznych może być ograniczona. Co gorsze, podobny los może również spotkać karty graficzne RTX 3070. Miejmy nadzieję, że to tylko są takie spekulacje i tak naprawdę dostępność kart graficznych nie będzie taka słaba, jak jest obecnie i że ta dostępność poprawi się już w ciągu najbliższych kilku dni, kilku tygodni. Myślę, że to by było na tyle w dzisiejszym materiale. Jeżeli materiał Ci się spodobał, zostaw jakąś łapkę w górę. Jeżeli materiał Ci się nie spodobał, oczywiście zostaw łapkę w dół, ale zostaw również merytoryczny komentarz, co według Ciebie w tym materiale jest zrobione źle, tak abym miał pogląd na to, co robię źle i mógł dla Was robić lepsze materiały. Na środeczku powinna się pojawić ikonka subskrypcji. Po lewej, po prawej powinny się pojawić kolejne materiały z tego kanału. Mam nadzieję, że tą ikonkę subskrypcji klikniesz i zostaniesz ze mną na dłużej, a mi nie pozostało już nic innego, jak tylko pięknie z Wami pożegnać. Do zobaczenia. Cześć!